Święto plonów, czyli dożynki, obchodzono w niedzielę na Jaworznickim Rynku. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kolegiacie świętego Wojciecha i Katarzyny. Tuż po mszy uformowano barwny okolicznościowy pochód, na którego czele jechały traktory. Za nimi maszerowała orkiestra górnicza. Dalej członkowie jaworznickich zespołów śpiewaczy, władze miasta i mieszkańcy. Orszak przemaszerował przez centrum miasta i powrócił na rynek. Susza spowodowała straty w plonach nawet o kilkadziesiąt procent w stosunku do roku ubiegłego. Tym bardziej jaworznianie dumnie świętowali podczas tegorocznych dożynek. Na rynku prowadzący obchody oficjalnie powitali zgromadzonych gości. Prezydencie, chcemy wręczyć ten bochen chleba z tegorocznych żniw, ze zboża z tegorocznych żniw. Chcemy wręczyć gospodarzowi miasta. Przyjmuję go z godnością i za chwilę wszyscy go spróbujemy, choćby symbolicznie. Mieszkamy w Jaworznie, mieście przemysłowym, gdzie króluje energetyka, króluje górnictwo, ale też w wielu dzielnicach są rolnicy, są rolnicze tradycje. Ja sam mieszkam na Borach od urodzenia i pamiętam, jak będąc jeszcze w podstawówce, pomagałem swoim sąsiadom, rodzinie, znajomym przy pracach polowych, przy muceniu z Boża. Również w Byczynie, gdzie mam wielu znajomych i rodzinę, też jeździliśmy pomagać przy pracach polowych. W międzyczasie mieszkańcy mogli zapoznać się z przygotowanymi ekspozycjami. Byli pszczelarze, którzy prezentowali ule z pszczołami, a także częstowali pysznym miodem. Pszczelarstwo to jest dział gospodarki rolnej i pszczelarze są specyficznymi rolnikami, mimo że większość z nich nie posiada ani areału ziemi. Czym się chwalimy? Chwalimy się wszystkim produktami i udanym rokiem. Ten rok był faktycznie udany dla pszczelarstwa, bo poprzednie dwa to były po prostu problemy z uzyskaniem jakiegoś miodu i niejednokrotnie pszczoły głodowały. Ten rok był dobry i oby tak było dalej. Pszczoły, mamy nadzieję, że zazimujemy zdrowe i z pełnym pokarmem w ulach. Nie ma rolnictwa bez specjalistycznych maszyn. Widać, jak starsi ludzie przychodzą z wnuczkami, z małymi dziećmi i pokazują. Dziadek na takim pracował, dziadek taką maszynę używał. Jest to coś, co dodaje tej energii, żeby to dalej ciągnąć, żeby pokazywać tę starą technikę maszyny, które używało się kiedyś. Na rynku zameldowała się też najbardziej znana traktorzystka w Polsce, pani Milena Klimczak. W Jaworznie dożynki miejskie to zawsze ja i Ciapulek uczestniczymy, to jest już tradycja od lat. Jesteśmy szczęśliwi, że po prostu możemy reprezentować Jaworzno, więc jak mogłoby nas zabraknąć na jaworznickich dożynkach, tak? Ogromnym zainteresowaniem cieszył się też haft artystyczny. Wszyscy zgromadzeni na własne oczy mogli zobaczyć, jak powstają ludowe gorsety. Jak wiemy, Jaworzno jest integralną częścią regionu krakowskiego, choć dziś przyłączone do administracyjnej do województwa śląskiego, ale nasze tradycje sięgają i są wielowiekowe. I nasze gorsety charakteryzują się dużą ilością haftu, o czym mogli się niedawno przekonać sami krakowianie, podziwiając nasze prace, pracowni haftu regionalnego. Tutaj są panie główne bohaterki i Kraków po raz pierwszy widział prace, gorsety, które powstają w najbardziej na zachód oddalonej od Krakowa ziemi krakowskiej. Organizatorzy uroczystości na rynku przygotowali też specjalny program artystyczny, na który złożyły się m.in. obrzędy dożynkowe, występy zespołów śpiewaczych, prezentacje ludowej twórczości artystycznej. Spróbować można też było prawdziwego wiejskiego chleba.